Siemaneczko, dybeściaki, z tej strony Bora, witam was w trzecim odcinku z gierki Stranded Deep. W ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie tutaj już podwaliny pod naszą willę Casa del Borra. Mamy fundamenty. Ale brakuje nam materiałów na ściany. Więc uderzę znowu sobie na tamtą wyspę. Chociaż czekajcie, nie no tak, tutaj. Tutaj były te suche badyle. Pozbieram sobie ich trochę, by postawić chociaż ze dwie ściany. Mam nadzieję, że uda się. Ej, tu były suche patyki, no właśnie. Nie wiem, dlaczego mi się tak to renderuje dziwnie. Powinno się bardziej daleko renderować. Teraz spróbuję to pozmieniać w ustawieniach, jeśli się da oczywiście. Dobra, okej. Jak ją wyjebało w górę? Kurwa, buty to ja już bym dawno ściągnął, ja bym na takiej wyspie był. Ze spodni bym zrobił spodenki, koszulki też bym pewnie nie miał. Chociaż nie, z drugiej strony koszulkę bym miał, bo słońce żeby mi nie spaliło, to jeszcze by było bardziej przekichane. Na łeb bym sobie coś zrobił, to na pewno. To żartów nie ma ze słońcem. A, ciupaj to wszystko. Dobra, jeszcze tam. Okej, jedziemy. Jak on wygląda, patrzcie na jego cień. Co to? A, chmura przysłoniła słońce. Z tego powinien mieć jeszcze 12 patyków, nie? Teoretycznie, tak mi się wydaje. Praktycznie chyba nawet. Po 4 wyskakuje z jednego Driftwood loga. Okej, i jeszcze ostatnia kłoda sucha. Gdzie lipa, bo ja coraz dalej będę musiał na to, na poszukiwania tych różnych materiałów się udawać. Platformę widać z daleka. Więc nie jest źle. O, kot sobie znowu otworzył drzwi do kuchni. Się nauczył. Cwaniaczek. Tu nam jeszcze juka chyba nowa wyrosła. O, tutaj po lewej też. Także spoko, to odrasta. Fajnie, dobrze wiedzieć. To już mi też pisaliście. Więc to też dzięki. No okej. Wyrzućmy sobie te wszystkie badyle. Tamto gdzie wyjebało. A tutaj sobie cyknę trochę do ogniska jednak. Dobra. Żeby potem nie było, że mi na ogień braknie. Okej, i tą ścianę byśmy poprosili. Tan, tara, tan, 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 tan. Będziemy budowali ścianę. Ej, halo, ja chcę ją tutaj. No, nie... No. Haha, mam pierwszą ścianę. Fajnie, bierzemy się za robienie drugiej ściany. Tu bym ją chciał. Tak jest. Super. Trzecia ściana. Mam nadzieję, że mi szybko materiałów nie braknie. Nie, nie, tam dalej, o tu. Kolejna ściana. A ja mogę z oknem sobie ścianę zrobić i z drzwiami. Dobra. To zrobię sobie taką tutaj. Nawet mam drzwi. Da się zrobić drzwi? Da się, widziałem.
Doors. O kurde, nie wiem co to jest. Po co mi w ogóle ściany z oknami, tak się zastanawiam teraz. Ale zobaczymy, no jedną sobie mogę taką postawić, nie? Zresztą tu i tak wszystko widać przez te... Nie wiem, po jakiego grzyba mi to, jak to wszystko przez te patyki widać. Po co mi z oknem? Ale chuj, niech będzie na miastka cywilizacji. Jeszcze jedna ściana. Ale deszcz na łeb będzie mi padał, no muszę zrobić... Jeszcze dwie ściany. A potem zabrać się za dach. Pewnie już nic nie zrobię i tak. Tak myślałem, suche patyki są mi potrzebne. No. To okej. Jak tam? O! Trzeba coś zeźreć. Zdecydowanie trzeba coś zeźreć. Gruszka. Mam trzy kreski. To ta gruszka mi za bardzo nic nie daje chyba. Poszukamy sobie tu jeszcze jakieś gruszki. Ale tutaj gruszek już chyba nie ma. Tu jest jedna. Powiedzmy, że to jest jakaś kuna fruit. To jest owoc kuna. O, to jest owoc kuna. No i nadal trzy kreski. Aha, okej, okej. Cztery. No, skuny są dobre. Okej, no. Cóż, biegniemy na tamtą kolejną wyspę. Tą taką z dalsza. I jeszcze jest dzionek. Sorry. Zobaczymy, co tam, jakie składniki znajdziemy. Znaczy, materiały budowlane. W sumie po wodzie nie zwalniam za bardzo, więc... Mogę również biegnąć. Okej, są tu jakieś gruszki, znaczy owoce z kuna? O, tu jest owoc z kuna. Nie, tu jest jakiś inny frut. O kurde, czyli pewnie jakieś są te, trujące. Skuny są dobre, na pewno. Skuny są dobre, bo już jadłem. No i chuj, no to co, tamta wyspa? No nie wiem. To jest troszkę daleko. Zjedzmy sobie owoc ze skuna. No i ciul, no trzeba tam biegnąć. Ale to jest troszkę daleko, ja będę musiał płynąć i prawdopodobnie to będą... rekiny. O fuck. O fuck. Jak mi tu jakiś rekin... Nie, 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 ja wracam. To nie ma żartów. Ja tu potrzebuję... Ja tu potrzebuję jednak ponton. To jest daleko. Nie, 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 ja potrzebuję ponton, a tu już za chwilę będzie zmierzch. I będzie już w ogóle lipa. Te beczki da się rozpieprzyć? Że tak zapytam. Nie młotkiem, na pewno nie młotkiem. Dupa, nie da się beczek. A mam wody w butach. Ja cię smolę. Słyszycie jak ten klipie? To cóż, juka. Ten scyzoryk mi się zaraz skończy. I nie będzie fajnie.
I nie będzie wesoło. Tam jest juka kolejna. Będę musiał te bramki chłopakom rozwalić. No dobra, byle sobie ten domek wybudować. A później się zobaczy, co dalej, nie? A, widzę juki kolejne, więc spoko. Tu jest owoc ze skuna. Owoc skuna. Patrzcie, jak to słońce ładnie prześwituje. Zajebiście to wygląda. Dobra, potrzebuję jeszcze. Tam jest juka jedna. Owoców ze skuna już nie ma, nie ma. Już całą tą wyspę opędzlowałem. Co to? Jakie fruit? Co mi się to pokazało? Da się to rozwalić? A, patycki. Okej, juka. Jestem ciekaw, czy siekierką też da się to rozwalić. Zaraz to sprawdzę. Tam jeszcze jedną jukę widzę. Chyba tak. To ja niepotrzebnie tego noża używałem. No by to chudy byk, no ale nie wiedziałem. Napiszcie mi w komentarzach, gdybyściaki, jak wiecie, czy ten nóż mogę jakoś przywrócić do formy, żeby znowu był użyteczny jak najlepiej, najpełniej. Czemu ja płynę wodą, a nie idę gdzieś tam jakąś płycizną? Zaraz wam pokażę, o co chodzi, bo nie wiem, czy zakumaliście. Pewnie zakumaliście, ale na przykład on ma czerwony pasek już. Czyli się zaraz rozwali mi ten nóż. Czy da się go jakoś naprawić, żeby miał ten pasek znowu pełny zielony? To bym was prosił, żebyście mi napisali w komentarzach. Byłoby zadżebiście. Casa del Borra. Haha. Dobra, trzeba coś zeźreć zaraz, myślę. Na razie te liny wszystkie wyrzucimy. Mamy ich w piździec. Kurde, ja spieprzyłem. Ja tam powinienem przecież jeszcze te patyki suche pozbierać. Dobra, wracam. O, kolejna juka. Wracam po te patyki. Tan tara tan 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 tan. Rekinów tutaj nie widać na razie. One chyba na tych płyciznach, cholera, nie chcą pływać, ale chyba zapalił się w momencie, w sekundzie księżyc, zajebiście. Ale nie jestem pewny co do tych rekinów, wiecie? Wiem, że są zwykłe tygrysie rekiny, które mnie nie atakują. Żarłacze mnie atakują. Chyba jeszcze mnie atakują żaglice, o ile się nie mylę. Czy jakoś tak? Chyba żaglice. No dobra, musimy to zebrać. Nie będziemy mieli już punktu orientacyjnego. Ciul z tym. Będziemy na kolejną wyspę, już pontonem płynęli. I gdzieś się zanurzymy na pewno do wody po drodze. Na pewno. Chcę zobaczyć w dzień, jak jest ślicznie pod wodą. To na bank. Ale jako, że mamy jeszcze noc i Villa Bory jeszcze nie jest zbudowana cała, to chciałbym ją skończyć łącznie z dachem. W połowie jestem, więc nie jest źle. Ociupiemy sobie jukę.
Może ja bym sobie sikierkę zawczasu zrobił, gdzieś odłożył. Tu różnie może być potem z tymi moimi materiałami. Okej, to do odłożenia. To też. To też. Bierzemy młot i próbujemy krawcić ściany. Może być z oknem, czemu nie jedna jeszcze. Okej, mam dwie z oknem, teraz jeszcze zwykła, no i zobaczymy ten dach. Nie, ale dachu to już chyba nie skrawcę. Jak będzie potrzeba jeszcze tych desek, to już w ogóle lipa. Dobra, ściany są. Fundament jest, schody są, ściany są, dwa okna będą. Drzwi również, znaczy drzwi, no wejście na drzwi. Ja potrzebuję, nie wiem, container door. Ja nie wiem, czy nie potrzebuję zawiasów czasami. To jest dach, nie? Nie, to jest podłoga, co jest? Nie, to jest dach. Potrzebuję suche badyle jeszcze. A suchych badyli tutaj nie ma nigdzie. Haha. Obiegnę jeszcze wyspę naokoło. O, mam owoc skuna. Nie, co to jest? Jaki piękny kwiotek. Tu kolejny. Dobra, suchych tutaj nie ma nigdzie. Owoc kuna? Nie. Ja tu już wszystko wykarczowałem, jak na wyspach wielkanocnych. O, tu coś przypłynęło. Bieremy. Tutaj jeszcze zerknę na ten cypel. Może tutaj woda coś na brzeg znowu wyrzuciła. No ale niestety niekoniecznie. Ja z tym renderingiem muszę coś popatrzeć, bo... Co tam jest? Ej, tam jest jakaś łódka! Ten... Jakaś motorówka rozwalona. Mamy suche. Tam jest chyba jakaś ten... łódź pod wodą. Przydałoby się to obadać. Ale w dzień. Księżyc jeszcze wysoko. Musimy tą sikierkę sobie nową zrobić. To na bank. No nie chcę, żeby mi się rozdupiła, a potem żebym nie miał materiałów na kolejną nową sikierkę. Bo to już by było niefajne. Dawać, dawać, dawać. Wszystko, wszystko, wszystko. Trzeba jeszcze ognisko zrobić. Zjeść coś. Nie wiem, jak tam z wodą. Przez sekundę pomyślałem, że mi się sikierka rozwaliła, ale okej, dobra, jest całość jeszcze. Okej. To jest na pewno motorówka. Jakaś. Ale w... Nie, 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 a w nocy tu nie będę pływał. Z jednej strony nic nie widać, a z drugiej strony nie widać, czy rekin jest blisko. Olać to. Idziemy zrobić jeszcze ten sufit na Casa del Borra. Czyli muszę po skosie tam, dobra, będę wiedział, nie zapomnę. Suche. Owoc skuna wziąłem? Dobra, nie jest źle, bierzmy młotek. Zróbmy sobie sikierkę. Gdzieś ją odłożę.
Myślę, że tutaj to jest dobry bardzo pomysł. Ale mam burdel przed chałupą, nie? I oby to był dach. Tak jest, dobra. No ale przecież to i tak deszcz będzie lał przez to. Głupie trochę. Ja myślałem, że na głowę mi nie napadzę, ale to napadzę. Dobra, jeszcze jedna taka kratka. Ale to chyba mi już teraz nie starczy. Dokładnie, nie starczy. Co ja tu mogę jeszcze wynerdzić? Tu mogę te oszczepy. Tu mam to większe ognisko. O, na ryby. Ja jestem coraz tutaj coraz bardziej samowystarczalny. To mi się podoba. Tylko co? Tu muszę pewnie zobaczyć, gdzie ryby pływają, co? Kurde, no nie wiem, co mam z tym zrobić. Tu mam to wpierdzielić, no wpierdzielę. No i co? Nie da się tego przesunąć jakoś? Bo chyba to spieprzyłem. To nie jest za bardzo w wodzie. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jeden kosz. Zresztą chuj, tak to jest, jak się po nocy coś robi. Ile jest godzin? Idziemy spać. I zobaczymy przez dzień. Muszę coś zjeść, napić się i pomyśleć. Jak się ma problem, to trzeba się przespać. Nie mówcie, że deszcz znowu. No i czekajcie, zobaczymy. O, jakie mam dziury w dachu. Chyba mnie deszcz zaleje. Czyli to mi nic nie daje. To po co mi ten dom w ogóle? Napiszcie mi w komentarzach, gdybyście jaki, po chuj mi ten dom. Jak on mi nic nie daje. Tyle, że se fajnie wygląda i o to chodzi. Lipa. Co to jest? Aha, bandaż. Skrawcę sobie jeszcze jedną tą siatkę na ryby. O, tamta jednak pod wodę poszła. To tą sobie gdzieś dalej dam, z tej strony. Albo nie, tam gdzie była łódka. Z drugiej strony wyspy. Tylko nie wiem, czy to jest na ryby, czy to jest na kraby. O, to jest pytanie. Tutaj była ta wyspa, na którą wcześniej chodziłem, więc tutaj ryby widywałem. Otóż to. Dobra. Tu jest pułapka na ryby. Tylko nie wiem, że bez przynęty będzie działać. Ciekawe. Dobra, nie zajmujmy się teraz tym. Potrzebujemy żarcia i wody. Odpalimy sobie ognisko. Albo nie. Albo tak. Odpalimy ognisko, a do tej łodzi w kolejnym odcinku sobie udamy się. Ja, teraz będzie problem z tymi krabami. Dobra. On spadnie. Kurde, bycie chudy byk. Tego za daleko przejebałem zaś. Dobra. Zaraz będzie dzyn. Kurde, poszedłem do tego wraku. Aha, czekajcie, te ryby tutaj. Zobaczmy sobie, czy coś jest w ogóle w tej pułapce. Nie ma nic.
No ale pływają tutaj jakieś rybcoki. Wiecie co? To chyba na kraby chyba jednak jest. Tak mi się wydaje. Nie, fish trap, łapka na ryby. To ile to ma trwać? 23 tysiące godzin, aż mi się złapie jakaś ryba. O! Mikrofalówka! Krab gotowy. Zeźremy. Wow, 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 co to? O kurwa, chyba się zatrułem, mam lipę. Jak? Przecież kraby się je. Jak mam się wody napić? Już nawet tym uderzać nie mogę, a mogłem wcześniej. Czyli co, nie ma wody? Nie mam wody. No i co teraz? Da się to jakoś napełnić? Chyba nie. Drobieściaki, napiszcie mi w komentarzach jeszcze co z tą wodą, bo kurwa nie mam pojęcia do tej pory nawet. Jak ja tą wodę mam zebrać, zagotować, czy co? Aha! Ja wiadro muszę znaleźć. Chyba tak to miało być, co? O kurde. Dobra. Ognisko da się zgasić? Nie da się. Dobra, wpierdzielmy tam jeszcze jakiegoś kokosa, myślę. Da się to rozwalić? W ogóle da się. O! O! Coś zjadłem. I żygam. Znowu będę żygał? Ale żarcie mi dało. No dobra, a jakbym to wrzucił do tego, do ogniska? Chyba się nie da. No nie da się, ale czekajcie, mam jeszcze jednego pomysła. Sikierka. Teraz co z tym? To jakbym wrzucił? Spadnie, nie. Wybaczcie. Spadnie czy nie spadnie? Chyba nie spadnie. Zobaczymy, czy coś mi to da. Tego wraku przydałoby się zaraz iść. Co, mam jakieś ryby? Dupa. Zobaczmy sobie tą drugą pułapkę. Wybaczcie. Coś zasło w gardle, właśnie łyk herbaty. No i ta pułapka gdzieś była tutaj wpierdzielona. Jest. Popatrzcie, jest ryba, se płynie leniwo obok pułapki. I do pań pułapki. Do pułapki wpłynąć nie chce. A z tym kokosem będzie dupa, bo nic nie pika jak w mikrofalówce. O, owoc skuna. Mam owoc skuna. Co jest, z czego wziąć? Czemu nie mogę? Okej. Z tym, że ja wody zaraz będę potrzebował. No weźmy go. Spróbujemy go teraz roztłuc. Będę żygał? No kurde!
Dobra, olać to. Lecimy na... Albo nie lecimy, bo już 30 minut. To w kolejnym odcinku sobie polecimy już zobaczyć na ten wrak statku. W tym odcinku to było na tyle. Gdybyście jak napiszcie mi w komentarzach to, co was prosiłem, że o odpowiedź na moje pytania. No i zostawcie łapę w górę. To zawsze pomaga w pozycjonowaniu moich filmów i zachęca do częstszego nagrywania odcinków z danej gry. Trzymajcie się ciepło, strzała.